To ja w takim razie zacznę. Ja się nazywam Ania Pięta i ten webinar, a w zasadzie może bardziej rozmowa, do której Was serdecznie na koniec zapraszamy, no będzie poświęcona greenwashingowi, to już wiemy, czyli zielonej ściemie. A cały w ogóle ten projekt, w ramach którego odbywa się ta rozmowa, to jest w ogóle, jest to w ramach w ogóle większego programu, większego projektu, który nazywa się Dziewczyny do Polityki. Jest to jego pierwsza edycja i my się dobierałyśmy takimi grupami, w których pracowałyśmy nad wybranym projektem, wybranym pomysłem. Ja, Wiola Olejarczyk, która jest moderatorką tej rozmowy, Ewa Surowiec i Małgosia Politańska, właśnie stworzyłyśmy tą stronę o greenwashingu, która dzisiaj wystartuje i na której też będzie nagranie tej dzisiejszej rozmowy, więc każdy, kto nie zdążył albo będzie chciał sobie później odsłuchać tych informacji, będzie oczywiście mogła to zrobić. Ideą tej strony i tego całego projektu, tak najbardziej, która nam przyświecała od początku, było to, żeby to było pomocne w prowadzeniu lekcji o greenwashingu, czyli żeby to było pomocne dla szkół, i dla młodszych dzieci, ale głównie dla młodzieży, która już kupuje rzeczy samodzielnie więcej, zwłaszcza na przykład tanie ciuchy, które niekoniecznie są dobre, ale za chwilę o tym. A moją współrozmówczynią, bo nie chcę powiedzieć gościnią, bo myślę, że jesteśmy tutaj 50-50, jeśli chodzi o tą rozmowę i nasze wypowiedzi czasowo, jest Joanna Sawicka-Gain z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Fundacja jest z Krakowa od lat, naprawdę odkąd ja się tymi tematami interesuję, myślę, że dużo, dużo dłużej zajmuję się właśnie uświadamianiem konsumentów i konsumentek o tym, co w ogóle jest w ich żywności, ubraniach, ale też meblach. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest autorem też bardzo ciekawej aplikacji, o której porozmawiamy, która się nazywa Dobre Zakupy. No i też na stronie e-konsument.pl znajdziecie dużo informacji, dużo takich prostych publikacji o chemii właśnie w produktach, w meblach, w jedzeniu, w ubraniach. To są takie fajne PDF-y, też jak najbardziej idealne do szkół, do stosowania na zajęciach, takich uświadamiających. No i tak, i przedstawię szybko Asię. Joanna Sawicka-Gain jest, jak już powiedziałam, z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, gdzie zajmuje się kampaniami konsumenckimi, budowaniem relacji z mediami i koordynacją projektów, ale jej takim konikiem i specjalnością są kwestie transparentności łańcuchów dostaw, czyli takiego łańcucha, no łańcuchów dostaw, to może Asia powie grubiej, dokładniej o co chodzi łańcuchu dostaw. I na przykład tutaj zajmuje się też kampanią, tą, o której już wspominałam, Pytaj o chemię i też zmianami klimatu. Cześć Asiu, witam Cię. Cześć, witajcie wszyscy, wszystkim, którzy również witam. Bardzo mi miło, że tu jestem. Mam nadzieję, że wniosę coś ciekawego do Waszej wiedzy i do Waszego życia, bo myślę sobie, że ja mam takie poczucie czasami, że mówię o rzeczach, które już wszyscy wiedzą i wszystko, ale to pewnie w jakimś stopniu jest związane z tym, że no jakoś siedzę w trochę jakimś pewnie jednym środowisku i stąd mi to wrażenie, aczkolwiek mam nadzieję też, że mimo wszystko jakieś ciekawe rzeczy dzisiaj Was zaskoczą i będą nowe i wnoszące. Asia, to ja zacznę od tego, żebyśmy tak sobie dosyć, będziemy robić tak, że każda z nas będzie trochę dłużej mówiła, żeby nie przerywać sobie co chwila i żeby ten obraz był dla Was też przyjemny i nasze wypowiedzi dosyć takie, powiedzmy, płynne. Więc ja Ci mogę to zadać, to pytanie w zasadzie w pakiecie. Poza tym, że trochę wiemy, czym jest greenwashing i pewnie osoby, które tego słuchają, już są jakoś świadome tego, ale żebyś powiedziała, dlaczego on jest w ogóle niebezpieczny, może zaczniemy od tego, czym on jest, dlaczego on jest w ogóle niebezpieczny i po czym go poznać. Niech to będzie taki pakiet od razu. No więc greenwashing to jest właściwie jakaś taka... To są przeróżne działania firm, marek, które tak najogólniej mówiąc, które mają sprawić, że my konsumenci
nam konsumentom, konsumentkom wydaje się, że kupujemy produkt bardziej wyprodukowany w bardziej zrównoważony sposób, produkt bardziej ekologiczny. I z jednej strony to jest taka, co to działania manipulujące informacjami, czyli w taki sposób komunikowane nam na temat ich produktu, że właśnie mamy takie wrażenie. Są to na przykład, pojawiają się w taki sposób, że na opakowaniach, tak, mamy bardzo ogólne stwierdzenia, bez szczegółów, bez detali, w związku z czym takie okrągłe zdania, które niewiele tak naprawdę mówią, albo mówią to, co my sobie jakby dopowiadamy czasami, ale również są to takie nieproporcjonalne jakby w skali do, jakby zniszczenia środowiska, działania, które mają nam jakby zamydlić trochę oczy, czyli jakby takie działania charytatywne na przykład, które prowadzą firmy, czy jakieś działania prośrodowiskowe, które są właśnie jakby w skali całej produkcji nieproporcjonalne do tego, jak wygląda ta produkcja, czyli na przykład, nie wiem, szumnie ogłaszane akcje sadzenia drzewek, tak, które, o których już na szczęście coraz więcej się mówi, że żeby miały sens, to muszą być bardzo przemyślany sposób robione i z głową, i z konsultacji ze specjalistami, bo to kwestia jest różnych gatunków drzew. No i też, że właśnie, że jakby nie można sobie po prostu jakby na tym postawić strategii i uważać się za firmę ekologiczną w momencie, kiedy na przykład robi się po prostu coś takiego, a produkuje się ogromne ilości różnych rzeczy, tak? Więc to są tego typu rzeczy, ale również takie wszelkiego rodzaju używanie na przykład zielonych kolorów, tak? Czyli znowu takie trochę, to jest znowu gdzieś tam z tej części manipulacyjnej. Więc to tak z grubsza oczywiście rzecz ujmując, to są takie działania właśnie firm, gdzie głównym jakby dla mnie takim hasłem jest manipulacja, tak? Czy manipulacja właśnie informacją. Albo takie działania wręcz odwracające naszą uwagę, czyli na przykład zdarza się tak, że firmy, przychodzi mi do głowy taka duża firma produkująca obuwie, która w swojej kampanii jakby wspiera mocno kobiety, a jednocześnie jakby wiemy, że nie pracownicy, pracownice, bo to jedna są głównie kobiety, które szyją ich obuwie, no jakby pracują w dramatycznych warunkach, również takich szkodliwych dla zdrowia na przykład, tak? To jest taki tego typu historia, która odwraca gdzieś tam uwagę naszą odbiorcy, no bo my jakby koncentrujemy się tutaj na nas, na kobietach w Europie czy w krajach globalnej północy, no a jakby nie patrzymy na tych ludzi i ciężko nam jest skoncentrować się na tych osobach, które właśnie są na początku tego łańcucha dostaw, czyli osoby, które pracują i szyją ubrania, czy obuwie, czy cokolwiek, tak? Tak z bardzo... Ja mogę Asiu przerwać, bo my jakby tak ustaliłyśmy wcześniej, że ja będę mówić niewygodne rzeczy i ja chcę powiedzieć, że mówimy aktualnie o marce Adidas prawdopodobnie, która bardzo mocno wspiera i osoby z niepełnosprawnościami w swoich kolekcjach i nawet stworzyła niedawno całą taką serię ubrań i bardzo mocno mówi o tym w reklamach, jak wspiera kobiety na przykład, natomiast niestety nie płaci pracownikom fabryk w Birmie i to jest już dług sięgający kilkudziesięciu milionów dolarów. Powstała nawet strona adidassteals.com i nawet dosłownie dwa dni temu na Berlin Fashion Week odbył się taki duży performance grupy One Man czy The Yes Man, która wprowadziła w totalną konfuzję oglądających ten pokaz mody, ponieważ myśleli, że to jest rzeczywiście pokaz Adidasa. Okazało się, że jest to uzgodnione z Clean Clothes Campaign, która też działa na rzecz praw pracowniczych od lat. No i że jest to po prostu, nie wiem jak to nazwać, performance, takie działanie, które ma zwrócić właśnie uwagę na to, że Adidas nie płaci. To jest w ogóle dla mnie ciekawy wątek modowy. Może będziemy miały czas do tego wrócić, dlatego że no ja to jest z kolei mój konik i ja po prostu uważam już od paru lat, jak się temu przyglądam, w zasadzie jak zaczęłam się przyglądać zrównoważonej modzie, że ta cała branża jest do zaorania absolutnie, ponieważ no model biznesowy, na jakim jest oparty, jest absolutnie zepsuty, czyli tej fast fashion szybko, dużo, tanio.
I dopóki nie zaczniemy produkować mniej, no to nic się specjalnie nie zmieni i cały czas będzie to oparte na wyzysku. Więc ja mam dużą pretensję do tej branży, zwłaszcza, że jest cały czas w czołówce tych najgorszych emitentów. I też mi się podoba, że z kolei ten Berlin Fashion Week pokazuje, że moda, ale trochę odbiegam, natomiast, że nie może być absolutnie obojętna na to, co się dzieje na świecie, bo dzisiaj też widziałam, że były jakieś takie statementy a propos Iranu, co też jest bardzo ważne, ale wróćmy już tak mocno do tego greenwashingu i też tego, co ty, Asia, wczoraj mówiłaś w tej naszej rozmowie przed, jak się przygotowywałyśmy, a propos tego, że tak naprawdę to mi bardzo mocno utkwiło w pamięci, że my jesteśmy dosyć bezbronni w tym i bezbronne, bo te firmy no, studiują w zasadzie to, jak nas ograć. I to jest chyba w ogóle dla mnie taki główny temat, dla którego tak bardzo trudno jest ten greenwashing zdemaskować, a może nawet nie zdemaskować, ale się na niego nie nabrać. To jest chyba jakiś taki wątek, który też zaraz poruszymy. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, żeby to wybrzmiało, jakie na przykład słów kluczowych, jakich greenwashing potrafi używać, bo my na tej stronie, którą upublicznimy po tej naszej rozmowie, dużo takich informacji, jakich w ogóle słów kluczowych greenwashing może używać, umieściłyśmy, ale jestem ciekawa też twojej perspektywy, z jakimi ty się spotkałaś przy śledzeniu różnych kampanii. No to są wszystkie takie słowa związane, tak, ekologiczny, zielony, zrównoważony, bliski naturze, przyjazny środowisku, tak, przyjazny naturze, green, sustainable, tak, wszystko co wokół tego gdzieś tam się dzieje. Tutaj widzę, recykling się pojawia. Jasne, recykling też w pewnym, szczególnie wydaniu firm jest jak najbardziej takim słowem, kluczem, na który też u mnie jakąś lampkę zapala. Szczególnie znowu w kontekście branży odzieżowej, bo to jest dla mnie takie fascynujące, jak wiele marek chwali się tym, że właśnie wprowadzają ubrania z recyklingu, no a niestety jakby to wcale nie jest takie ekologiczne z punktu widzenia takiego trochę szerszego, no bo te ubrania, które powstaną z recyklingu, raz, że są niezdrowe i naprawdę jakby nie zachęcam do noszenia ubrań z recyklingu, bo tam jest mnóstwo chemii, to nie jest fajnie nosić plastik na sobie, ale jakby z punktu widzenia właśnie tego całego cyklu produkcyjnego, no to takie ubranie, które powstanie na przykład z butelek PET, czy jakichś z plastikowych rzeczy, po tym jak zostanie już zamienione na ubranie, no on już jakby nie jest w stanie być przetworzone ponownie, nie? Więc jakby lepiej, jak te butelki są przetwarzane na butelki i dzięki temu tego plastiku mniej trzeba troszkę tworzyć, niż jak zrobimy z tego jakieś ubranie i ono na chwilę ląduje na śmietniku, no i jak wiemy, rozkłada się tak samo jak po prostu plastikowe rzeczy, którymi są. No i więc jakby dla mnie faktycznie to słowo recykling jest też takim ważne i na pewno zwracajmy na to uwagę. I recykling to nie jest, cóż, świetnie, chyba wszyscy wiemy, nie rozwiąże naszej sytuacji, tym bardziej, że wszystkie badania mówią, że poziom tego recyklingu w ogóle jest jakby odzyskiwanie tych śmieci i przerabianie na produkty, które jakby z powrotem wracają, jest bardzo niski cały czas i wcale jakoś się tutaj dużo w tym temacie nie zmienia. A jeśli chodzi o branżę odzieżową i recykling, to gdzieś czytałam właśnie, co prawda to był 2017 rok chyba, że około 1% jakby ubrań powstaje z recyklingu tkanin. Tutaj nie jestem pewna, czy to jest też brana bawełna, no bo wiem, że to jest bardzo ciężko, ponieważ jakby większość ubrań, które kupujemy, to są ubrania z domieszkami, w związku z czym ten recykling jest w ogóle trudny, no bo jeśli mamy już jakieś tam domieszki tworzyw syntetycznych, no to już jest super skomplikowane, nawet nie wiem, czy to jest możliwe aktualnie przy tej jakby naszej technologii. Myślę, że nad tym pracują silne umysły, ale ciągle to się nie dzieje. Więc właśnie, to tak, nie wiem, w którym kierunku idziemy dalej. Recykling jest na pewno też takim słowem, na które warto uważać. No i właśnie wszystko to jest takie zielone, tak, bo ten kolor też jest taki, naprawdę czasami aż bawi, jak do jakiego poziomu absurdu już dochodzi w komunikatach niektórych marek, tak, że zielone jest absolutnie już wszystko, wszyscy są ekologiczni, wszyscy są zieleni i wszyscy jakby dbamy o środowisko, tylko niestety jakby nie widać tego w rzeczywistości i to jest
to jest no, i przerażające, i denerwujące. I myślę sobie, że żeby jakby nie dać się nabić w tą właśnie butelkę przysłowiową, musimy po prostu jakby mieć, zdobywać wiedzę i budować naszą świadomość na temat w ogóle tego, w jakich warunkach powstają nasze wszystkie produkty, które kupujemy, tak? Nie tylko modowe. Ale w ogóle, że musimy mieć taką świadomość tego, co się, jak, w jakich warunkach powstaje ten produkt. I oczywiście kwestie praw człowieka tutaj są ważne, ale jakby z punktu widzenia jakby planetarnego, każda rzecz, którą mamy, potrzebuje zasobów, ogromnej ilości wody, tak? Chemii, która przenika do wód, do gleby, a potem z tym produktem dalej też jest i trafia znowu do nas. Energii, tak? I to wszystko, każda rzecz, którą mamy, potrzebuje tych ogromnych ilości zasobów. To zostało zbadane i mówi się, że w kontekście właśnie zasobów planetarnych my, Europejczycy, zużywamy prawie 3 planety, a nie jedną. Więc to jest tak gigantyczna nadprodukcja i nadkonsumpcja. I dlatego też sobie myślę, że warto o tym pamiętać, bo jakby jasne, greenwashing i to, musimy uważać na te komunikaty, jest super ważne i dobrze o tym rozmawiamy, ale też pamiętajmy o tym, żeby po prostu maksymalnie ograniczyć zakupy. W sensie naprawdę, jakby nie kupujmy, po prostu nie kupujmy. To jest w ogóle, Asia, bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś, bo ja myślę, że tych pytań będzie sporo tutaj od osób, które są i całkiem fajnych, bo już trochę widzę, ale Viola nam zdradziło jedno ze swoich tutaj dodatkowych pytań, które miała przed rozmową a propos tego, jaką byśmy dali jedną radę i ja chcę ją teraz powiedzieć, bo rzeczywiście dla mnie to Just Don't Buy, które kiedyś sobie wymyśliłam jeszcze jak miałam o tym TEDxa i pamiętam, że wtedy i to było parę lat temu i bardzo się do tego przyczepiłam i do tej pory w to wierzę, to znaczy i to mi się bardzo zbija z tym, co ty powiedziałaś o byciu krytycznym konsumentem i krytyczną konsumentką, to znaczy może załóżmy od razu na początku, że jednak jest w tym trochę ściemy zawsze. Pojawiło się tu pytanie, jak odróżnić to, czy rzeczywiście produkt jest zielony od tego, który rzeczywiście nim nie jest. To zaraz jeszcze o tym powiemy, ale ja zakładam od razu z góry, że raczej tego nie potrzebuję, a jeżeli już bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję, no to staram się to sprawdzić na różne strony. Natomiast absolutnie wkurza mnie, żeby nie powiedzieć gorzej, to, że cały czas tą odpowiedzialność i za sprawdzanie, i za wybory zwala się na nas. Czyli ja naprawdę byłam w takim momencie w życiu, gdzie chodziłam do sklepu z 5 aplikacjami i sprawdzałam po kodach kreskowych żywność z drugą aplikacją ubrania, a z trzecią aplikacją jeszcze kosmetyki. I oczywiście można to robić, ale ja mam wrażenie, że jakby zupełnie jest to postawione na głowie, to znaczy powinniśmy mieć do tego dużo więcej legislacji i praw, które nas chronią i narzędzi, które nam dają po prostu z urzędu, że tak powiem, różne podmioty, na które i tak płacimy nasze podatki. Przynajmniej ja to tak widzę. Natomiast jeszcze podsumowując to, po czym poznać greenwashing, to będzie też na naszej stronie internetowej. My sobie wypisałyśmy 5 czy 6 takich rzeczy, to znaczy taki albo zbyt skomplikowany język, z którego nikt nic nie rozumie i naprawdę jest bardzo trudno się w to wgłębić, czytać i trzeba się kontaktować i z prawnikiem, i z ekonomistą, żeby zrozumieć, o co tej firmie chodzi. Albo z kolei bardzo ogólne takie frazesy pod tytułem będziemy zeroemisyjni do 2050 roku, albo będziemy zużywać mniej wody. Mniej to znaczy ile? Ile zużywacie dzisiaj i o ile ją zredukujecie? Do 2050, w 2023, jak ktoś to obiecuje, to ja od razu mam dużą czerwoną lampkę z tyłu głowy, bo sobie myślę, że nikt do tego 2050 nie będzie to sprawdzał, a dobrze wiemy, że koncerny takie jak Zara, czyli Inditex, to co obiecywały w raportach, potem zmieniały, czyli mówiły, że za 5 lat zrobimy coś tam, po czym następnego roku wydawały kolejny raport, który miał 400 stron,
I oczywiście zmieniały te swoje cele, bo przecież no, nikt poza jakimiś organizacjami specjalnymi, które też jakby mają inne rzeczy do roboty, się tym nie zajmował. Naprawdę trzeba było poświęcić na to wiele godzin, żeby sprawdzić, czy dalej nas oszukują, czy być może w końcu zaczną mówić prawdę. Jedną z moich ulubionych w ogóle takich największych washerów, że tak powiem, to jest w ogóle branża energetyczna i to robią po prostu jak na całym świecie tak samo. Exxon, który kłamał od lat 70. w stosunku do tego, że nie tylko on, bo BP, Shell i tam Total jeszcze razem, sponsorując wszystkie ośrodki naukowe w Stanach Zjednoczonych, kłamali dla nich przez 30 lat, że na klimat nie wpływają emisje z paliw kopalnych i nawet Exxon miał coś takiego jak paliwo z alg morskich, które reklamował, a którego nikt nie widział, ale też przywołam tutaj kampanię, chyba to było PGE albo Enea, zresztą jeden i drugi koncern kłamie tak samo, w której po prostu ludzie śpiewali, że im zielono, a przypomnę, że elektrownia Bełchatów emituje prawie tyle dwutlenku węgla, co prawie cały przemysł Portugalii, więc to bardzo ciekawe, od czego nam jest zielono. No właśnie te niejasne cele. To, co jest ciekawe i też jest greenwashingiem, na co często nie zwracamy uwagi, to, że ktoś jako swój wyróżnik podaje przestrzeganie prawa. Czyli na przykład firma mówi, że zatrudnia ludzi na umowę o pracę. Albo jest taka jedna firma, której szczególnie nie znoszę, karmi nas burgerami, nie będę mówić jej nazwy. I tak, że zatrudnia na przykład ludzi na umowę o pracę. W Polsce to dzisiaj jest wyróżnik, a nie przestrzeganie prawa. Czekam, aż firmy zaczną się chwalić, że płacą w Polsce podatki. To też już jest wyróżnikiem, ponieważ bardzo wiele tych wielkich koncernów podatków w Polsce nie płaci, jak wiemy. Czy na przykład na lakierzek do włosów firma umieszcza, że jest wolna od freonu, podczas gdy freonu już dawno w kosmetykach, w lakierach do włosów stosować nie można. Czy na przykład, nie wiem, jest taki znaczek o tym, że to jest przyjazne dla tuńczyków, nie dla tuńczyków, tylko dla delfinów, połów tuńczyka. To są bardzo konkretne regulacje, które za tym stoją, które już to regulują, więc nie jest to absolutnie żadnym wyróżnikiem. To jest trochę tak, jakby na soli pisać, że nie zawiera cukru. I tutaj i chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, do czego niestety my nie mamy dostępu, ale jeżeli firma mówi, że jest cała zielona i robi wielką transformację i zieloną zmianę, to warto czasem zapytać, może nawet w social mediach, ile na tą zieloną zmianę rzeczywiście przeznacza. To znaczy, czy to jest jakikolwiek promil w ogóle przychodów tej firmy, bo przeważnie okazuje się, że nie, że z miliardowych zysków przeznacza się na to, powiedzmy, nie wiem, 10 milionów rocznie. I doświadczenia, albo przynajmniej z obserwacji firm najróżniejszych z różnych branż, im więcej jakaś firma krzyczy o tym, że jest eko i zielona, tym bardziej podejrzliwi i podejrzliwa powinnyśmy być. I jedna rzecz, której ja tu się zatrzymam i chciałabym odbić piłeczkę, Asiu, do ciebie, to jest a propos certyfikatów, ponieważ bardzo często firmy przyznają sobie same w ramach danej branży certyfikaty. Czy są jakieś na przykład certyfikaty, które są uniwersalne i też te certyfikaty, które oni sobie przyznają, są na przykład tylko na jakąś jedną część procesu, albo tylko na opakowanie, albo tylko na metki i tak naprawdę nijak się mają do całego produktu, no ale skąd my mamy to wiedzieć? Czy są w ogóle jakieś certyfikaty, które są szczególnie ważne, albo takie, na które byś radziła szczególnie uważać? Certyfikaty to jest też taki temat w ogóle bardzo duży i szeroki, natomiast tak w takim, myśląc sobie z perspektywy konsumentki czy konsumenta, jak jesteśmy w sklepie i właśnie sprawdzamy, czytamy sobie, co jest na etykiecie czy na opakowaniu, jest na pewno kilka takich, które są bardziej wiarygodne i którym ja bym bardziej zaufała. Z certyfikatami to jest też trochę tak, że są różne szkoły, że tak powiem, i różne grupy osób różne podejście do certyfikatów ma. Ja jestem chyba gdzieś tak po środku, to znaczy uważam, że jest pewna grupa, o której za chwilę Wam powiem, certyfikatów, które jakieś moje zaufanie budzą. Ja bym na pewno nie szła w stronę, że one mi coś gwarantują, bo to jest trochę za dużo. I ja tutaj znowu bym ten krytyczny konsument mi się włącza i czy krytyczna konsumentka,
bo różnie to bywało i też różne historie gdzieś tam się przebijały z, nawet właśnie z takich miejsc, które były certyfikowane. Natomiast właśnie ważne jest to, żeby przede wszystkim certyfikaty nie były nadawane przez firmy, żeby to były takie, czyli takie znaczki, które trochę udają certyfikaty, tylko były to niezależne organizacje, które też jakby mają, które zlecają te kontrole regularnie i audyty. Oczywiście najfajniejsze są też te faktycznie, które jakby monitorują cały proces produkcyjny i to jest też ważne, natomiast to jest też dość skomplikowane i na pewno tutaj polecam Wam do tego, żebyście sobie gdzieś tam, nie wiem, Kasia Zajączkowska kiedyś na stronie chyba właśnie swojego podcastu zrobiła taką listę certyfikatów i one są fajnie opisane w taki ludzki sposób, a jakby zawierają to, co jest najważniejsze, więc tam Was trochę też chcę odesłać. Na pewno fajnym certyfikatem, jeśli chodzi o żywność, no to jest ten Eurolistek, tak? To jest ten zielony listek i on jest... jest, no, wydaje mi się, wiarygodnym i ja się nim kieruję, robiąc zakupy. Na pewno GOTS, tutaj to są głównie chyba tekstylia, bo on jakby też, on bierze pod uwagę też cały proces produkcyjny, też bierze pod uwagę kwestie społeczne, przynajmniej w jakimś tam stopniu, więc to też jest dla mnie ważne, że to nie jest tylko kwestia środowiskowa. Fairtrade, który z kolei tutaj bardziej się koncentruje na prawach człowieka i na tym godnym wynagrodzeniu, natomiast oni również, w sensie oni, myślę o rolnikach, których gospodarstwa mają certyfikat Fairtrade, też są zobowiązani do pewnych rzeczy, na przykład, nie wiem, muszą ograniczać pewną ilość pestycydów, czasami też to łączą i czasami te Fairtrade jest razem z certyfikatem właśnie, tym Eurolistkiem się pojawia. No i na przykład też nie mogą wykorzystywać ziaren genetycznie modyfikowanych. Więc tutaj ten Fairtrade też jest takim znakiem, który warto brać pod uwagę. Ekotex również, tylko tutaj tego ekotekstu jest kilka rodzajów i to też wtedy w zależności, niektóre z ekotekst standard, który chyba jest najpopularniejszy i najczęściej można spotkać, on jakby dotyczy zawartości, a właściwie braku właśnie niebezpiecznych chemikaliów z pewnej grupy przebadanej, które przebadane jakby zaakceptowane przez Unię Europejską. Nie posiadają tych substancji chemicznych, natomiast w produkcie końcowym. Ale w tym ekotekst jest, ponieważ on ma kilka, to i niektóre zawierają w całości, niektóre nie, to jest skomplikowane. Ten najbardziej popularny to jest ten ekotekst standard. I on nam mówi tyle, że on jest po prostu bezpieczniejszy dla nas jakby w użyciu, bo mamy, bo tych chemikaliów niebezpiecznych tam nie ma. Jakieś tam w sensie grupy oczywiście, takie, która na listach różnych zakazanych jest, więc to warto tego się trzymać. Ecolabel to też jest taki certyfikat wiarygodny. Jeśli chodzi o wełnę, to jest ten RWS, czyli jak mamy jakieś ubrania z wełny, to jest też certyfikat, którym możemy się kierować. Myślę jeszcze jeszcze jakim się zapomniałam. To są chyba takie, bo Niebieski Anioł wspominałam, czy nie? Jeszcze jest ten Blue Angel, Niebieski Anioł, on jest rzadziej się pojawia, natomiast on też jest takim certyfikatem, na który warto zwrócić uwagę i on też tak całościowo obejmuje jakby cały cykl produktu. On się zdarza na jakichś takich meblowych, dekoratorskich rzeczach, na papierze, na przykład takich biurowych produktach, więc tam przynajmniej ja się tam najczęściej z nim spotkałam. Więc to są takie certyfikaty, o których ja bym powiedziała, że są sprawdzone, w których gdzieś my w fundacji też w jakiś sposób korzystamy i ta aplikacja, o której chętnie Wam opowiem, jak będzie chwila. Też bazuje w jakimś stopniu na certyfikacji właśnie, nie tylko tej, o której wspomniałam, ale generalnie właśnie to jest taka dobra wskazówka dla nas, takie uproszczenie troszkę. Teraz trochę sobie idziemy na skróty, natomiast
będąc w sklepie nie mamy możliwości, tak, żeby teraz otwierać wszystkie strony internetowe i doczytywać i sprawdzać, więc te certyfikaty są fajną wskazówką i myślę, że warto z nich korzystać w takich codziennych właśnie zakupach i w codziennych decyzjach, kiedy musimy szybko, tak, coś zrobić. Ale warto sobie kilka takich mieć w głowie, którymi się kierujemy i zapamiętać je, jak one wyglądają i korzystać. Ale przede wszystkim to jest to, o czym już wspomniałaś, czyli bądźmy tymi krytycznymi konsumentami, konsumentkami i zawsze nam się światełko pali, jak bierzemy produkt, bo tak, no, tak najbardziej, nawet na logikę, tak, no w zasadzie wiadomo, że żaden produkt nie może być tak stuprocentowo ekologiczny właśnie, tak, ze względu na te zasoby, które zostały wykorzystane, no to jest niemożliwe. Natomiast możemy się trochę zbliżać. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślać, to znaczy myślę, że tu jest dużo świadomych osób, które sobie tego słuchają, bo jak widzę po prostu tutaj te komentarze na czacie, to już są takie zaawansowane pytania, więc możemy zaraz do nich przejść. Natomiast bardziej chodzi o to, że myślę, że wszyscy jesteśmy w pewnym sensie bezradni i bezradne aktualnie wobec tego i dlatego moim zdaniem jest to, co mówisz ty, Asia, a propos tego bycia krytycznym konsumentem i konsumentką, no bo z drugiej strony fajnie, że są te certyfikaty, ale znowu to jest jakiś taki, wiesz, znowu mały zakres tych produktów. Jak pójdziemy do pierwszego lepszego dyskontu, to jeszcze Fairtrade może znajdziemy, Eco Label OK na Hemmie się znajdzie, ale już reszty, Ecotex też na pościelach, ubrankach dla dzieci raczej znajdziecie, na skarpetkach. No, listek jest często. Tak, ten jest najbardziej popularny. Żeby mieć GOTS-a, to trzeba spełnić takie warunki, że z kolei małych marek na to nie stać na przykład, bo to też jest dosyć kosztowne i to znowu jest na tyle skomplikowane. Chyba po to jest ta rozmowa, żebyście też widzieli i widziały milion tych odcieni szarości. To jest na tyle skomplikowane, żeby też dostrzegać, że czasami te małe marki mogą rzeczywiście robić dużo lepiej i być może nawet nie do końca używać idealnych wszystkich produktów w środku, ale na przykład spełniają to, że to jest lokalne, zrobione, nie leci z drugiego końca świata, więc oczywiście nie mamy do tego każdy z nas osobistej apki i teraz znowu trzeba sobie wyliczać, co mi się bardziej opłaci, ale naprawdę zakładajmy z góry, że to jest mi albo niepotrzebne, albo już to mam. To, co powiedziała bardzo ciekawego Viola, która moderuje nam tą dyskusję wczoraj też, a propos jedzenia, bo Viola jest ekologiczną rolniczką i Viola powiedziała o tym, że rzeczywiście ona z kolei dużo więcej je własnego jedzenia i jedzenia od znajomych na wsi, niż takiego kupowanego właśnie w dyskontach i ona na przykład wie, od kogo ma kupić, a jeżeli coś z tym jedzeniem jest nie tak, to wie, do kogo ma pójść. My kompletnie tego nie wiemy, ponieważ to wszystko się rozrosło potężnie i te wszystkie koncerny i tak naprawdę są dla nas kompletnie anonimowe. My nie wiemy nawet, gdzie się z tym zgłosić, jak coś nam się stanie po jakimś tam jedzeniu czy ubraniu, czy, bo to też jest inny jeszcze temat barwników w ubraniach i tego, ile tam jest chemii. Więc to chyba ważne. Natomiast też trochę myśląc jeszcze, jak z tym walczyć, co się musi wydarzyć, żeby w ogóle to się zmieniło, co my jeszcze możemy zrobić, bo my się możemy oczywiście uświadamiać, tak jak mówię, ta strona i ten cały projekt jest temu poświęcony, ale to jest znowu kropelka w morzu, czyli oprócz tego, że jesteśmy tym krytycznym konsumentem, oprócz tego, że idziemy uzbrojeni w te aplikacje, czytamy, poszerzamy świadomość, to co ty myślisz, Asia, że powinno się jeszcze odgórnie wydarzyć i ewentualnie, bo też o tym omnibusie rozmawiałyśmy, co już się wydarza, tak pobieżnie sobie zakończmy i przejdziemy do pytań, a co mogłoby się wydarzyć, wiemy o tym, że Unia Europejska planuje kontrolę nad greenwashingiem większą, to są dokładnie te rzeczy, o których my mówiłyśmy, czyli te ogólne eko, zielone, wszystkie te ekogrosze, który został już zbanowany na całe szczęście dzięki Client Air, który to zaskarżył, takie nazwy, które są absolutnie bezprawne używane, to właśnie jak produkcja, żeby przebiega, żeby mieć nad tym większą kontrolę, natomiast no najprędzej to pewnie wejdzie pod koniec tego roku, znając przyspieszenie Unii Europejskiej i tych wszystkich instytucji. No ale jakby znowu nawiązuję do tego omnibusa, bo ty mówisz o tym, że to weszło, a łatwo jest to ominąć niestety też i pewnie firmy będą to robić. Znaczy tak, generalnie jeśli chodzi o kwestie, co z tym można zrobić, no to jasne, że na co dzień no to są te wszystkie rzeczy, o których sobie tutaj rozmawiamy trochę, tak? Natomiast wiadomo, że będziemy z tym mierzyć się do końca życia, jeśli jakieś zmiany systemowe nie pojawią. No i nie ma tutaj jakby
innej szansy, tak? Muszą być zmiany systemowe, które zmuszą firmy do tego, żeby zaprzestawały pewnych praktyk, bo już wiadomo, że jakby z własnej woli firmy nie niestety do takich rzeczy się nie rwą, wręcz przeciwnie. I im bardziej nasza świadomość rośnie, tym te firmy są właśnie sprytniejsze i tam wszyscy specjaliści siedzą i wymyślają, co tutaj znowu, jak nas tutaj złapać i jednak sprzedać nam ten produkt. I ciągle wszystko się kręci wokół zysku. I to jest też, myślę, że jakby problem systemu, w którym funkcjonujemy i żyjemy. No ale jakby to, co jest dobre, to, że się trochę zmienia, jest ten omnibus chociażby, jest ta dyrektywa, która wprost greenwashingiem się ma zająć i tam jakieś poprawki zostały wprowadzone, jeśli dobrze mówię, do dyrektywy o nieuczciwej konkurencji. Natomiast szczerze mówiąc, jestem w stanie znaleźć informacje, kiedy to wejdzie. Właśnie jakiś tu pod koniec roku, coś to ktoś mówi w jakimś językiem prawniczym, którego nie rozumiem, więc jakby nie wiem, kiedy to się stanie. Weszła jakiś czas temu dyrektywa z kolei, która wprowadziła zakaz jakby importowania produktów, które zostały wyprodukowane na przykład na terenach, gdzie było wylesienie. Przepraszam, że tak jakoś nie ten, ale chodzi o to, żeby unikać wylesiania, tak? I żeby ten proceder skończyć, bo to niestety dzieje się na ogromną skalę, często nielegalnie, półlegalnie. W zeszłym roku gościliśmy dwie dziewczyny aktywistki z Brazylii, które opowiadały, współmieszkańcy danych terenów, tak, walczą z nielegalnym wylesieniem, więc na przykład weszło takie prawo, które w jakimś stopniu już ochroni przynajmniej te lasy, nie chroni wszystkich takich ważnych przestrzeni i też ma swoje jakieś tam luki, natomiast już coś takiego się dzieje. Bardzo ważną dyrektywą, która teraz jest procedowana, która bezpośrednio z greenwashingiem nie jest związana, to jest dyrektywa związana ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw. No i to jest taka dyrektywa, która w założeniu ma zmusić firmy do wzięcia odpowiedzialności za właśnie cały swój łańcuch dostaw. Czyli za tych pracowników właśnie na przykład pracujących na plantacjach pomarańczy, bananów czy za szwaczki z Bangladeszu i jak również ma wziąć odpowiedzialność za szkody i ludzkie, ale też właśnie środowiskowe, czyli jeśli w trakcie tych produkcji, czy w trakcie tego całego łańcucha dostaw jakieś szkody środowiskowe się zadzieją, tak, to firma powinna również brać na to odpowiedzialność. Natomiast jakby na razie nie wiadomo do końca, jakim będzie miała kształt ta dyrektywa. Już te projekty pierwsze, które zostały ogłoszone, są słabsze oczywiście niż te, które były pierwotne i rekomendowane przez organizacje pozarządowe. Więc ja trochę obawiam się, że to prawo nie będzie tak mocne i tak skuteczne, jakie mogłoby być. Natomiast to mimo wszystko jest bardzo duży krok, bo do tej pory aż tak w taki sposób nie rozmawiało się o tym, żeby firmy zobowiązać. Więc trochę się w tym temacie dzieje i to jest bardzo dobra wiadomość i myślę, że no, jedyne, co my możemy zrobić, no to wspierać takie inicjatywy, tak, odgórne właśnie. No i dobrze wybierać swoich reprezentantów i tu na górze, ale i w Unii Europejskiej, nie? Proste. A jednocześnie nie. Ja pozwolę nam przerwać Wioli i zada nam pytania, bo widzę, że ich jest dużo i ta dyskusja tam jest dosyć ciekawa, więc się mega cieszę. No właśnie, widzę, że się tu coś dzieje, nic nie widzę jednocześnie. Dyskusja jest bardzo gorąca, jest bardzo dużo komentarzy i pytań, część pytań. Osoby uczestniczące odpowiadają na nie same. Zbierając w jedno kilka pytań i też mój komentarz, wspominacie żeby nie kupować. No ale są produkty, że musimy już czasem coś kupić. To dotyczy nie tylko pożywienia, że nie da się tego obejść. Musimy coś kupić. Mówicie o krytyczności, że to jest też nasza odpowiedzialność i potrzebujemy wiedzy,
i mieć takie krytyczne nastawienie. I gdy widzimy jakieś słowa ekologiczny, zielony, być krytycznym i jakaś lampka niezielona ma się nam zaświecić. Ja ze swej strony dodam i się nie zgodzę z tym, co tu wybrzmiało, że nie ma producentów, wytwórców czy też firm naprawdę ekologicznych, które nie używają ekościemy i jeśli używają tej zielonej narracji, to rzeczywiście są, szczególnie w branży rolniczej, w której jestem, są wytwórcy, są rolniczki i rolnicy, którzy używają słów ekologicznych i mają ku temu powody i nie ma tam żadnej ściemy. Także musimy być krytyczni, natomiast wiedzmy, że też są osoby, które nie ściemniają i możemy to kupić z czystym sumieniem. A przechodząc do pytania, co myślicie, Aniu, Asiu, jak odróżnić ekologiczne firmy, ekologicznych wytwórców, tych uczciwych, od tych firm, które używają greenwashingu? Jak to zrobić? No, będąc w tym sklepie, wybierając coś przez internet. Jak macie jakieś rady, to chętnie bierzemy je. Ja to, co mogę od siebie powiedzieć, to zdecydowanie staram się trzymać tych samych marek albo tych samych brandów, jeżeli już w ogóle, i mówię tu o wszystkim, mówię tu o kosmetykach, o jedzeniu, ciuchy i tak kupuję już tylko z drugiego obiegu, bo taka jest opcja, z jedzeniem trochę gorzej, natomiast staram się po prostu trzymać sprawdzonych rzeczy i nie kombinować specjalnie. To jest chyba taka jedna moja rada, dopóki tego nie sprawdzę albo sobie tam więcej o tym nie poczytam, to chyba byłoby przede wszystkim, ale jak odróżnić, no to właśnie tak, że ja już wiem, że jak już jeden produkt sobie sprawdziłam na różne strony, no to ja już go odróżniam, a jak potem mi się pojawia ten sam produkt od jakiegoś wielkiego koncernu typu Unilever czy Procter & Gamble, bo wiadomo, że oni idą w tą ekostronę, bo to jest dla nich hajs świetny i tematy eko są bardzo nośne od paru lat, no to wiadomo, że ja wybiorę tego mniejszego producenta, który wiem, gdzie to produkuje i sobie to sprawdziłam na różne rzeczywiście strony. Naprawdę na bardzo różne, ponieważ nawet, nie wiem, pod kątem przestałam kupować na przykład ostatnio jakiś polski produkt, bo przeczytałam, że ta firma źle traktuje pracowników i wiem to z pierwszej ręki na przykład, nie? Czyli im bardziej to jest blisko mnie, tym łatwiej mi jest się zdecydować. Ja bardzo mocno na przykład biorę pod uwagę ten aspekt, śladu węglowego. Czyli raczej staram się kupować, jeżeli robię w dyskoncie zakupy, a robię tylko w dyskoncie zakupy niestety, plus czasem na jakimś ryneczku, ale to jest moje główne źródło, no to zawsze sprawdzam, nie kupuję niczego, praktycznie niczego, co nie jest wyprodukowane w Polsce. I to jest na przykład dla mnie super ważne, co też się wiąże z jakimś takim patriotyzmem ekonomicznym, tak. Przestałam jeść awokado na przykład po tym, że mimo tego, że sobie uzupełniałam tym jakieś tam tłuszcze i tak dalej, no to ilość wody, to prawa człowieka, które są łamane, bo bardzo często to jest z Meksyku, gdzie ludzie giną po prostu na tych plantacjach i właśnie cały ślad węglowy spowodował, że po prostu tego nie jem, bo może on mieć nawet większy ślad węglowy niż kawał mięsa. Plus taka moja w ogóle ogólna rada na życie chyba w tym zwariowanym świecie, to jest to, żeby nie dać się zwariować też jednak i jakieś to, co ty powiedziałaś, Wiola, że masz rację, że to nie jest tak, że wszystko jest po prostu nie eko, zwłaszcza jak ty masz dostęp do tych lokalnych produktów, a my niestety w mieście, no właśnie nie, też mamy, tylko trzeba ich pewnie bardziej poszukać, bo nie jesteśmy na nie skazani, mamy tych opcji dużo więcej. Ale bardziej chodzi mi o to, że to jest zawsze taka moja jedna rada, że ja po prostu też przestałam już być strasznie radykalna, bo wiem, że to nie jest tylko w mojej gestii, czyli jakby po to na przykład chcę się zająć polityką, żeby na przykład takie rzeczy zmienić i wywierać większy nacisk na decydentów, decydentki i specjalnie do tego powołane organy, a nie wiecznie przewalać tą odpowiedzialność na ludzi, ale żeby nie dać się zwariować, to jak ktoś na przykład mówi, że nie wiem, Boże, no bo ja chcę być taka eko, ale to w sumie, nie wiem, kocham sukienki z cekinami, tak jak ja na przykład, albo chcę być eko, ale kocham mięso, nie wiem, kocham jeść, nie wiem co, kabanosy,
to ja wtedy sobie myślę, no dobra, to sobie kup tą sukienkę raz do roku, albo jedz te kawanosy, ale może nie jedz reszty mięsa, tak? Żeby po prostu sobie nie nawalać na grzbiet jakiejś takiej totalnej odpowiedzialności za ten cały świat, bo przysięgam, można się bardzo wypalić i wykończyć. Jestem tego najlepszym przykładem. To taka moja... Jeszcze jak odróżnić... rzeczywiście tak, wiecie, nawet patrzeć, myślę, że tu są osoby, które to totalnie robią, ale ja na przykład dostałam totalnej po prostu nerwicy, jak ten cały ekotrend wpadł właśnie w żywność głównie i wszyscy zaczęli pakować każdą po prostu rzecz, takie papierowe torebki wyściełane od środka plastikiem albo z okienkiem, ale szaro-papierowe. No nijak to się niestety ma do ekologiczności. Lepiej, trzeba takiego zdrowego rozsądku. Już lepiej kupcie to w plastiku, bo on się po prostu da przerobić. A to prawdopodobnie nie. Więc to sorry za przydługa wypowiedź. Asia, czy ty masz jakąś jeszcze poradę tu? No ja też zwracam uwagę na to na przykład właśnie, czym jest sam produkt. Czyli jeśli chodzi o ubrania, to jednak staram się... szukać takich, które są albo z czystej bawełny, a najlepiej jeśli są, nie wiem, bardziej z lnu na przykład, czy zimą z wełny, tak? Czy jakby takich, tutaj sprawdzam składy, sprawdzam w czym są, jakie jest opakowanie, tak? Czyli właśnie, czy jest papier, szkło i to są zawsze moje pierwsze wybory. Oczywiście frustrujące jest to, jeśli właśnie chcemy kupić jakiś produkt ekologiczny w marketach i one są opakowane w folię i to jest też dla mnie, to jest skandal absolutny i nie mogę się z tym pogodzić na wielu płaszczyznach i ekologicznych, ale też zdrowotnych, no bo znowu jakby wrócę do mojej chemii, która jest tematem bardzo, bardzo ciekawym i też moim, te rzeczy z tego plastiku, te substancje przenikają do tych warzyw i owoców i my je zjadamy potem. Więc jakby na pewno sprawdzam opakowanie, z czego jest zrobione i czy ktoś pomyślał o tym właśnie, czy to jest faktycznie papier, czy to jest taki ściemniony papier, albo że kupuję coś w opakowaniu papierowym, otwieram w domu, a tam jest jeszcze piękna folia i dopiero jest produkt i to jest frustrujące. Zwracam też uwagę na firmy i marki. Ty trochę o tym powiedziałaś w takim pozytywnym kontekście właśnie, że wybierasz swoje takie, które wiesz, że są sprawdzone i je sprawdziłaś. Ja też jakby z kolei drogą eliminacji staram się jakby tak patrzeć i czytać informacje o firmach i markach, które z kolei, o których wiemy, że nie są fajne, a takich informacji jest coraz więcej i też jakby staram się śledzić to, żeby faktycznie takich marek nie wspierać, jeśli już w ogóle faktycznie kupuję gdzieś tam coś nowego, chociaż to jest gdzieś też już bardziej jednak drugi obieg. Więc to są chyba takie rzeczy najważniejsze, które sprawdzam, no i na pewno też drogę, jaką przebyło, czyli to, co o tym też powiedziałaś, więc już nie będę tego rozwijać, ale to też jest ważny aspekt, czy jak najbardziej lokalnie, jak się da. Tutaj dodam komentarz, który trafił do mnie prywatnie, podsumowujący też część waszych wypowiedzi. Dość sadomaso, odpowiedzialność jest oczywiście też po naszej stronie, ale dość. Wybierając kolejne pytanie, zlepiam w jedno to, co wybrzmiewało w komentarzach. Jak zmuszać do zmiany te wielkie firmy, te wielkie koncerny? Co się musi wydarzyć, by zmieniły swoje postępowanie? Na czym się chcesz zacząć, tak? Tak, bo ja mam trochę tak, że zgadzam się bardzo z tym, że dość sadomaso i zwłaszcza jak się przeszło już różne sadomasochistyczne ruchy i właśnie jest się już tym naprawdę mega przemęczonym i też widać, że to nie daje efektu specjalnego. I tutaj Monika napisała też, zresztą polecam pani od odpadów, ja też dorzucę Monikę na stronę, bo to jest ważne, a propos tego, że znowu jeszcze trzeba zobaczyć, jak te firmy działają na innych rynkach, to się na przykład ma do kosmetyków bardzo ważne, bo na przykład marki mówią, że nie stosują testów na zwierzętach, a potem się okazuje, że są na chińskim rynku, a tam obowiązkowe są testy na zwierzętach. To się właśnie znowu tyczy tych dużych firm i znowu my
musimy to sprawdzać, ale bardziej chodzi mi o to, że tak, że ja uważam, że dość sadomaso, zdecydowanie się z tym zgadzam, czyli robimy tyle, ile możemy, adaptujemy się tak naprawdę do zmian klimatu, bo jednak ja uważam, że taka świadomość tego, że lepiej kupić jednak takie opakowanie, czy może nie kupować, czy kupić od lokalu, to jest w ogóle też, to nie jest może wielkie zmienianie świata, ale adaptacja do zmian, w jakich przyszło nam żyć. Natomiast tam, gdzie się da z kolei wywierać ten nacisk, wiecie co, no w bardzo różny sposób. Ja nie wiem, dzisiaj działając sobie z jakąś tam partią polityczną, no to może mam więcej dostępu do, nie wiem, napisania pracy przy jakiejś ustawie, która mogłaby coś zmienić. Chociaż wiemy, w jakich żyjemy aktualnie czasach, niewiele nawet tam jesteśmy w stanie zmienić, ale dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy w ogóle nie byli obojętni i obojętne. I to znowu nie jest o byciu nie męczeniu siebie, tylko takiemu zwracaniu uwagi, bo wiecie, czasami to jest naprawdę mikro rzecz. Naprawdę mikro rzecz, tak jak Fashion Revolution co roku robi akcję, nie wiem, oznacz markę i zapytaj, kto zrobił twoje ubrania. I na początku, jak ta akcja powstawała tam lata temu, to było 500 tysięcy osób, a dzisiaj jest już 10 milionów na świecie, która pyta marki, kto zrobił ubrania. Czyli ja uważam, że my konsumenci możemy stosunkowo niby niedużo pojedynczo, a z drugiej strony nic tyle nie wywołało zmian jak taki wspólny masowy nacisk. To pokazuje na przykład pozwanie H&M-u w Stanach Zjednoczonych teraz, to dwóch panów zrobiło pozew zbiorowy za oszukiwanie na metkach. Pokazuje to, jak ludzie też zgłaszali do UOKiK-u, który nałożył na marki duże szyjące ubrania, dużą karę, 2,5 chyba miliona złotych, no dosyć dużą, bo to nie są jakieś super znane marki, za kłamanie co do składów, bo kłamią co do składów marki bardzo też, to jest kolejna rzecz. Więc takie rzeczy się zdecydowanie dzieją, może ich nie jest strasznie dużo, ale zdecydowanie więcej odwagi i też docierania do może konkretnych osób, które są nam w stanie pomóc. Ja uważam, że UOKiK może nie jest idealny, ale zaczął działać na rzecz tego, że influencerzy muszą oznaczać współpracę płatne, prowadzi kilka postępowań o oszustwo i prowadzi kilka postępowań wobec influencerów i influencerek, które nie chcą współpracować. W związku z czym zrobił też swojego fajnego Instagrama, można tam bardzo różne rzeczy zgłaszać i polecam jednak ten urząd też trochę zmobilizować i pokazywać, że my takie rzeczy widzimy. I na tej naszej stronie będą te apki różne, które też możecie używać i różne takie pomysły, gdzie jeszcze i co się dzieje, też podane, bo my tu wszystkiego z Asią nie jesteśmy w stanie przegadać i przekazać, więc już Asia ci też oddaje głos, ale to tam będzie. No generalnie chyba przede wszystkim nacisk to jest jedna rzecz, na pewno wspieranie organizacji pozarządowych, bo no tutaj trochę jakby ze własnego ogródka mówiąc, organizacje pozarządowe często specjalizując się w jakiejś dziedzinie, organizują jakieś akcje, petycje. Ja wiem, że my mamy dosyć podpisywania petycji, ale wierzcie mi, że jakby skala ma znaczenie w takiej sytuacji i nam się zdarzały takie już historie, że zebraliśmy na przykład dużo podpisów i przekazywaliśmy je markom. I jakby to sprawiało, że marka zaczynała przynajmniej rozmawiać na ten temat, tak? Czy to się zmieniło, czy nie, różnie, ale zaczynała zauważać temat i to jest na pewno ważne, dlatego mimo że nam się wydaje, że to jest już bez sensu, już mamy dość tych petycji, czy jakichś tam inicjatyw, gdzie musimy ten swój podpis, czy swoje poparcie wykazać, róbmy to, bo to naprawdę działa. Na pewno oznaczajmy marki i piszmy do nich. Jak nie chcemy przez social media, piszmy do nich maile, bo to też ma znaczenie i mój kontakt z polskimi markami głównie pokazuje mi, że to jest bardzo dla nich ważne, tak? Że jeśli to jest oczywiście jedna, dwie osoby, no to oni widzą, że ten problem nie ma znaczenia, ale jeśli ta skala jest znowu duża i ludzie pytają, dopytują, no to wtedy dopiero oni zaczynają brać to pod uwagę. Jeśli temat jest taki mało nośny, to nigdy w życiu taka informacja o tym nie znajdzie się na przykład na stronie, tak? Bo dla mnie to, co jest ważne i to, czego ja bym sobie życzyła, to że takie informacje właśnie dotyczące produktu będą znajdowały się na przykład na stronie internetowej, jeśli już nie na metce, tak? Powinny być na metce. My powinniśmy mieć to po prostu podane, a my musimy jakby się trochę tego dopraszać i to jest oczywiście frustrujące, natomiast
No ja nie widzę innej możliwości. Musimy pytać, bębnić, stukać, mówić, reagować, nie zgadzać się. I to jest, i znowu, okej, jest to po naszej stronie konsumentów, no ale jest. Znaczy my decydujemy pieniędzmi, które wydajemy, nie wspierajmy marek, które są niefajne i które jakby wiemy, że oszukują, wiemy, że prowadzą jakieś praktyki szkodliwe dla środowiska i człowieka, więc jakby nie wspierajmy ich. Mamy tyle możliwości zakupowych aktualnie, żeby nie tego nie robić. I myślę, że to są takie małe rzeczy, które możemy zrobić, tak? No a reszta to są te kwestie systemowe i nawet jakby, i znowu trochę wyłącząc działania na przykład organizacji pozarządowych i prawodawstwa. Przy okazji tej dyrektywy, o której mówiłam troszeczkę, związanej ze zrównoważonym rozwojem, trwają cały czas kampanie ogólnotakie międzynarodowe, gdzie są organizacje z całej Europy, czasem pozaeuropejskie również, bo kraje jakby produkcyjne tam biorą też udział, które właśnie jakby zbierają cały czas podpisy, żeby ta dyrektywa była mocniejsza, bo w Brukseli działają organizacje pozarządowe i one cały czas prowadzą advocacy i próbują jakby wpływać na decydentów, żeby te prawodawstwo było najsilniejsze. Oczywiście lobby firm jest bardzo mocne, więc stąd są te częste opóźnienia albo ten, że to niestety te luki, które się pojawiają i to, że te prawa są słabsze. Natomiast dlatego też o tym mówię, bo to naprawdę ma sens, chociaż nam się wydaje, że jak ja sobie tutaj wezmę i podpiszę kolejną rzecz, to nie będzie miało znaczenia. Ma to znaczenie, naprawdę, chociaż to jest proces oczywiście super długi i to na pewno w tym sensie jest frustrujące, no ale... Ja w ogóle uważam, że każdy z nas powinien być aktywistą. Ja uważam siebie jako aktywistkę. Nie wychodzę może za często na ulicę z transparentem z różnych powodów, ale uważam, że ale bądźmy takimi aktywistami na co dzień. Po prostu. Znaczy, to jest nasz obowiązek. Tak, to takie moje prywatne zdanie, żebyśmy byli, nie? Właśnie nie wiem. Każdy ma swój sposób i swoją ścieżkę i swoją drogę. Ale bez sadomaso, bardziej z siłą i wiedzą. Bez sadomaso, ze świadomością, z takim, wiecie, byciem ja jem mięso i jakby mówię o tym otwarcie i nie będę się z tego powodu biczowała, tak? Staram się je ograniczać, tak? Ale i chodzi o to, żeby po prostu znaleźć dla siebie drogę taką, która jest spójna ze mną i właśnie nie będzie powodowała za dużo tych frustracji i nerwów i natomiast dawała mi satysfakcję tego, że właśnie zmieniam coś i robię coś dobrze i dobrze mi z tym jest, tak? Bo to też musi być właśnie, musi mieć z tego jakoś tam satysfakcję jednak, nie? Asiu, to nie takie wiem. Słowo kończące, żeby było nam dobrze, żeby było nam wszystkim dobrze. Rozmawiamy o trudnym temacie, niewygodnym, ale słuchając Was i czytając komentarze, jestem bardzo pokrzepiona, gdyż grono tutaj, które się zebrało, jest eksperckie. Dyskusje były gorące i właśnie osoby same odpowiadały na pytania, które ktoś inny zadawał. Pojawiła się ciekawa informacja, żeby zwracać uwagę, że dane firmy, jakieś wielkie korporacje czasem używają takich technik, że w Europie, gdzie jednak mamy jakieś instytucje sprawdzające, dana firma trzyma jakieś w miarę zielone standardy, natomiast na innych kontynentach już niekoniecznie, tam gdzie nie ma takiej kontroli, więc warto mieć to na uwadze. Też pojawił się wątek, że mówimy o kosmetykach, o jedzeniu, o odzieży, a co z życiem, co z doświadczaniem, zabawą? Czy są jakieś festiwale ekologiczne? I tutaj zdradzę Wam, że padło właśnie polecenia festiwalu Folkowisko oraz ktoś poleca ogólne różnie festiwale techno, że tam też jest bardzo dużo fajnych rozwiązań i bardzo dużo starań takich proekologicznych. Aniu, chciałabym, żebyś jeszcze nam pokazała stronę, o której tutaj troszkę mówiłaś i dobra, która będzie miała premierę. Tak, więc jak już skończymy tą naszą tutaj wspaniałą rozmowę, to będziemy
Rzucimy link do tej rozmowy też na tą stronę, którą właśnie pokazuję, czy ja ją dobrze pokazuję. I tutaj są bardzo różne zakładki. Ona nie jest idealna, od razu uprzedzam, ale robiłyśmy to własnymi możliwościami. Natomiast tutaj są te rzeczy, o których mówiłyśmy. Ja będę ją uzupełniać tutaj z dziewczynami na bieżąco. Jest też jakaś baza wiedzy, więc będziemy ją dodawać. Jest też kontakt do nas, więc jeżeli ktokolwiek wykryje jakiś greenwashing, to może napisać maila, może też napisać do Kupuj odpowiedzialnie. I mam nadzieję, że ta strona też będzie takim miejscem, gdzie będzie można i poszerzać swoją świadomość, ale też się zrzeszać w ramach różnych działań i się wspierać, bo generalnie czegoś takiego raczej nie ma w Polsce. Jest bardzo mało edukacji w tym kierunku, a z kolei coraz mniej ludzi w ogóle rzeczywiście, zetki też niestety nie czytają sponsorowanych przekazów i jest taki nawet raport o propagandzie, który pokazuje, że nie odróżniamy bardzo często właśnie sponsorowanych treści od tych właściwych. No i po to też ta strona w ogóle powstała, więc ona będzie już za chwilę tutaj działać. Jak znajdziecie jakieś błędy, to też prosimy o informacje, bo myślę, że może być trochę bugów tutaj. I są też scenariusze lekcji, więc każdy, kto chciałby sobie, że tak powiem, też z tego skorzystać, bo będzie miał taką potrzebę i jest właśnie edukatorem, może sobie z tego lub edukatorką skorzystać. Natomiast jeżeli macie jakieś uwagi, chcecie też tą stronę poszerzyć o jakieś informacje, absolutnie piszcie i będziemy to tam dodatkowo wrzucać. Także mam nadzieję, że to będzie się rozrastać w takiego dobrego, informacyjnego, antyzielonego potwora. Zielonego, ale właściwie zielonego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Joannie, dziękuję Wiolecie i dziękuję Wam wszystkim za super pytania. To, co tam daliście w tej dyskusji, też w zasadzie możemy linki wrzucić na... My będziemy miały, Wiola, dostęp do tego czatu, tak żeby te linki skopiować i zobaczyć... Postaram się. Dobra, dobra. Także dzięki, mam nadzieję, że każdy i każda z Was coś z tego jednak wyniosła i wyniósł. Dziękuję bardzo. Dzięki. Oby dni greenwashingu były policzone. Yeah. Mm.